kierunków. Możemy zaczynać, tak? Tak. Okej, okay, dobra, uwaga. Cykady jeszcze ucisz. Cykady. 3, 4, start. Ready. 3, 2, 1, start. No to co, nagrywamy? Okej, okay, o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński. Maciej Danieluk. Radio Belfer. Radio Belfer na wyjeździe. Z mojej lewej redaktor Danieluk. Z mojej prawej redaktor Łasiński. Jesteśmy w nietypowym miejscu, ale to nietypowe miejsce tak. zainspirowało tak. nas do tego, żebyśmy porozmawiali o temacie, na którym zupełnie się nie znamy. A, temat a który próbujemy zgłębić od jakiegoś czasu. Nie wiem, czy nam się udaje. Czyli warsztatowo. Tak, warsztatowo. Jak się nazywa temat? Temat to jest odcinek o dobrostanie. Na samym początku tego odcinka Radia Belfer chcielibyśmy powiedzieć, że nie jesteśmy profesjonalistami w tym temacie. Jeżeli macie, znamy takich, którzy się na tym znają, więc jeżeli chcecie wiedzieć na pewno rzeczy profesjonalne, potrzebujecie eksperckiej wiedzy, tak. to wyszukajcie osób, gdzieś indziej, które się na tym znają. My nawet nie będziemy podawali imion i nazwisk, żeby ktoś się nie poczuł tutaj urażony, że wszystkich nie wymieniliśmy. Nie albo jesteśmy, kogoś pominęliśmy. To, co dzisiaj powiemy, to jest tylko nasza opinia, nie podyktowana żadną jakby wiedzą. I tak potraktujcie. Jeżeli chcecie też podzielić się swoim odczuciem na temat tematu dobrostanu, który jest stał się mocno popularny. Bo powoli zaczynam się to bać. To zostawcie w komentarzu. Powoli zaczynam się bać. To jest klauzula wiarygodności. Tak. Żeby nie było, że my jesteśmy wiarygodni w tym temacie. Także warsztatowo podchodzimy do tematu dobrostanu. Ten odcinek Radia Belfer podzielimy sobie na trzy części. Ten rzut, dokładnie. Tak. I zaczynamy tematem, rozdziałem, który będzie nazywał się czym w ogóle według nas jest dobrostan. I ja teraz zaskoczę, zacznie redaktor Danieluk. Czym dla ciebie, redaktorze, jest dobrostan? Sam nie wiem. Koniec. Ale. Aha, będzie kontynuował. Ale. Czym dobrostan jest musiał, dla ciebie? Musiał. Ale co, że już odbierz piłeczkę do mnie? Ale ja się topię tutaj. Czyli nie jesteś dobrostanem. Zaczynamy. Czym jest dobrostan? Jest praca, jest rodzina, są obowiązki, ale kiedyś w końcu trzeba odpocząć. I w momencie, kiedy odpoczywam, to uważam, że jeżeli dobrze odpocznę, to osiągam jakiś tam dobrostan. O tym, jak odpoczywamy, dowiecie się na końcu tego odcinka. Tak. O, już widzę, że pierwsze komentarze gdzieś tam było, bing, ale mniejsza z tym. Dobrze. Czym jest dobrostan? Tak. Dla mnie osobiście dobrostan jest po prostu stanem, który osiągam w momencie, kiedy już nic nie robię i kiedy mi się zaczyna chcieć iść do pracy. Bo jak zaczyna mi się chcieć iść do pracy, to znaczy, że jestem wypoczęty, odpoczęty. I teraz problemem jest to, żeby znaleźć czas na odpoczynek i czas na pracę. W największym skrócie. Okej. Dla mnie z kolei dobrostan zaczyna się od samoświadomości, co sprawia mi przyjemność, jak do tego się dąży i jak człowiek czuje się mega wycieńczony rzeczami, które robi na co dzień, ma spaloną głowę. Czy dobrostan jest procesem, do którego dążysz? Jak to zrozumieć? Dojrzewając. W sensie, dojrzewając. No, rozumiejąc lepiej swoje potrzeby, nie? Co ci sprawia przyjemność, a wiesz, do tego potrzeba lat, żeby zrozumieć, co sprawia innym przyjemność, co ty musisz robić, żeby oni czuli się dobrze. Co sprawia innym przyjemność, to nie wiem, bo to jest ich prywatna sprawa, no a mi tak, sprawiają ale zupełnie inne rzeczy przyjemność. Tak. I to już wiem, że zupełnie tylko, że inne rzeczy sprawiają ci przyjemność niż my. No czy dobrostan jest czymś egoistycznym? No trzeba w życiu być trochę egoistą. No właśnie, a niektórzy na przykład w ogóle nie są egoistami. Dlatego jak macie problem z byciem egoistą i robicie wszystko dla innych osób, to wtedy macie też problem z dbaniem o dobrostan, tak mi się wydaje. No bo to jest zrobienie rzeczy, żeby innym było dobrze. Wy czujecie się wtedy dobrze, że innym jest dobrze, ale często jest tak, że zajeżdżamy się na śmierć i zapominamy o tym, żeby no, odpocząć. O sobie, tak, dokładnie. Znaczy, nie. Przyzwyczajamy wszystkich dookoła, że dbamy o nich, a oni często nam nie pomagają w tym, żeby zadbać o nas. Czyli krótko mówiąc, chodzi o to, żeby się nauczyć, jak samemu odpoczywać, tak, w jaki sposób ładować akumulatory. Tak. W jaki sposób znaleźć równowagę psychiczną między robieniem rzeczy, a odpoczywaniem. Czy to jest łatwe? Nie. Bardzo dużo się mówiło w tym roku szkolnym o tym, żeby nie być wypalonym, że nauczyciele są wypaleni. Ten temat będzie wracał jeszcze mocno, nie? Będzie wracał jeszcze na pewno mocno. Dobrostan uczniowski jest coraz częściej poruszany. Dobrostan uczniowski. Mówi się też o higienie cyfrowej, żeby odpocząć od tych wszystkich mediów, cudów niewidów, że komórki to są B, bo zabijają wszystko inne.
Tak, także definicja dobrostanu według nas wygląda tak, że to jest właśnie bycie na chwilę szczęśliwym, po czym potem robimy rzeczy, żeby zadbać o to, żeby przetrwać i znowu musimy poszukać sobie własnej tutaj, definicji. Proszę Państwa, nie widzicie nasi konferencjerzy, którzy nam tutaj wszystko zawsze dają na podglądzie, bo my przecież nie mówimy, my to wszystko czytamy, właśnie nam podpowiadają na teleprompterach, co to jest dobrostan według nich. I mniej więcej pokrywa się to z tym, co robimy my. Dokładnie tak. To jest po prostu bycie z przyjaciółmi, ze znajomymi. I teraz słuchajcie, to jest koniec etapu pierwszego. My teraz będziemy dbali o swój dobrostan, a za chwilę spotkamy się w części drugiej, w której porozmawiamy o tym, jak ciężko jest zadbać o dobrostan wszystkich w szkole, ale wtedy już spotkamy się w tłumie ludzi. Bo właśnie tłum ludzi jest też jakby pewnym wyzwaniem, żeby w tym tłumie o ten swój dobrostan w szkole, powalczyć. Albo wśród ludzi. Dokładnie. Kończymy w sposób wynaleziony przeze mnie. Redaktorze Łasiński, proszę okularki z głowy. A całkowicie? I co? O Jezus. Co? Po co? Cześć. Idziemy. Pa. Czy łatwo zadbać o dobrostan, będąc w tłumie? Czy szkoła może być takim tłumem ludzi? Szkoła jest tłumem ludzi. Najgorsze jest to, że wydaje mi się, że ona jest też tłumem ludzi, którzy mają troszeczkę różnie powyznaczane zadania i na coś innego zwracają uwagę. Zobacz, nauczyciele oceniają, tak? Uczą, jakąś tam przekazują wiedzę. Z jednej strony to jest ich główne, podstawowe zadanie. Uczniowie mają się niby uczyć, no, ale zachodzą też miliony różnych interakcji. Ja sam osobiście w takich dzikich tłumach po prostu jak jestem, i to nieważne, czy to jest szkoła, czy chociażby tak jak tu jesteśmy, to od czasu do czasu mam po prostu chęć, żeby sobie odpocząć, pobyć z dala od innych, albo wziąć na przykład tak jak teraz, o, idziemy sobie niby w tłumie, ale ludzie są gdzieś tam metr, dwa, pięć obok. Mhm. Ale to co powiedziałeś, że no, będąc w zgrupowaniu ludzi, a szkoła na pewno jest takim zgrupowaniem, gdzie mamy uczniów, nauczycieli, dyrekcję, rodziców i tysiąc innych osób, każdy ma swoje cele, które chce osiągnąć, żeby zadbać o ten swój dobrostan. Tak, i wydaje mi się, czy jest to w ogóle możliwe w szkole? Nie, czasami są sprzeczne. Wiesz co, podstawą to jest chyba uważność z jednej strony, to znaczy uważność, spojrzenie na drugiego człowieka i nauczenie się, bo uważam, że tego się trzeba nauczyć, mm-hmm, że czasami musisz spojrzeć po prostu, a dlaczego ktoś akurat się zachował tak, a nie inaczej w danej sytuacji, w danej reakcji na to, co ty zrobiłeś, tak? Bo to, co mówiłem wcześniej, że dbanie o dobrostan to trochę bycie egoistą. I teraz w tej sytuacji, jak sobie pomyślimy o tych dzieciakach, nastolatkach, którzy też są egoistami, bo chcą zadbać o swój dobrostan, chcą mieć dobre oceny, nie napracować się, a jednocześnie marzą o sukcesie życiowym. No. Z drugiej strony spotykają się tam z osobami, które mają już pewien bagaż doświadczeń, mają swoje lata i być może niewiele chcą zmienić. Starsi, różne grupy wiekowe. Niewiele chcą zmienić w swoim życiu i ich dobrostan polega na tym, że oni chcieliby tu, gdzie są, już trochę doczekać sobie emerytury. I teraz, czy jest w ogóle szansa porozumienia? Czy na przykład problemem, który psuje dobrostan w szkole, są naprawdę te oceny, których bardzo często się mówi? Czy możemy coś zaproponować zamiast? Czy te oceny wytrącają cały ten tłum z dobrostanu? Znaczy tak, przede wszystkim szkoła też się zmienia, mimo że założenia są, wydaje mi się, od dawien dawna, tak? Bo cały czas mamy model pruski, cały czas, że tak powiem, są te oceny, cały czas są ławki, ale od ładnych paru lat obserwujemy, widzimy, że to się zaczyna zmieniać. Są tworzone przestrzenie, które tak naprawdę stają się mniej formalne. I to też jest ważne, bo na przykład zupełnie inaczej się będziesz zachowywał i czuł, jeżeli coś jest bardzo mocno formalne. Mhm. Czymś takim jest na przykład apel w szkole, tak? No. Mundurki nie, ale powiedzmy stroje galowe, tak? Okay. Jakaś okazja, potrzeba zachowania się tak, a nie inaczej, gdzieś wyuczona już częściowo, a zupełnie inaczej wygląda na przykład druga strona, już przechodzisz przez te wszystkie lekcje i w pewnym momencie dochodzisz do wycieczki na przykład, mhm, gdzie uczniowie się otwierają, zaczynają po prostu mówić o sobie, zaczynasz ich poznawać, mhm, w różny sposób. No i teraz uważaj, jeżeli, ta kwestia, uwaga, no, jeżeli zmienia się przestrzeń w szkole, no, robisz jakieś kąciki na przykład dla dzieciaków, no, czy tak jak już mówiłeś którymś tym, że mają swojego PlayStation, o którego dbają, czy nie wiem, są jakieś inne jeszcze tego typu przestrzenie do odpoczynku, do wyciszenia się. Ktoś mówił na przykład, mhm, o tych takich kokonach, w których się odcinają jakby od bodźców, tak? No to w tym momencie szkoła próbuje zadbać o różne potrzeby. Znaleźć jakieś tam miejsce.
chce się czasami schować. Mhm. Ja jak byłem w szkole gdzieś w podstawówce, no to jeżeli już miałem wszystkich dość, no to jedyne miejsce, gdzie toaleta. Mogłem się zamknąć, toaleta. No jak zawsze, tak? do dzisiaj za drzwiami, moim zdaniem to jest najbardziej za drzwiami popularne. Od toalety. No w tej chwili masz jakąś przestrzeń. Stoisz sobie na korytarzu, zamykasz się w kokonie, tak? Inaczej się zachowujesz w klasie. Biblioteki niektórzy często mogą bywają takim stres. Miejscem, tak, gdzie dzieciaki chodzą, żeby odpocząć. Dokładnie, także tak, bibliotekarki robią fantastyczną robotę. Tam biblioteka zmienia się w szkole naprawdę fantastycznie. No. Coś, co też dla mnie jest ciekawe, to samo pojęcie dobrostanu w samej klasie, zespole klasowym. Czyli mamy te 20 kilka osób, bo mówi się też o zmniejszeniu ilości dzieciaków w klasie. I teraz z perspektywy tego tłumu, jeżeli sobie zamkniemy to w 45-minutowej lekcji, no tak, ale wiesz. A nie w szkole. No ale wiesz, jakby tłum to jest jedna rzecz, to jest korytarz szkolny i te wszystkie klasy od pierwszej do ósmej, czy w szkole ponadpodstawowej i ci nauczyciele i dyrektorzy, ale potem na ten fragment życia, na 45 minut zamykasz się ty i załóżmy 25 młodych osób. I teraz, no dobra, ale jak Dawid, ciężko znowu jest dostosować się lekcji, do 25 osób. Nie. Jeżeli jest huczna przerwa i nie ma tam żadnego dbania o dobrostan, powiedzmy, no czasami, myślę, że wiesz, każdy dba. Kawę sobie robisz, ja chcę wypić ciepłą kawę. Ale to ty robisz z perspektywy nauczyciela. No, uczeń nie? Też nie dba wchodzi. O swój dobrostan. No, biega gdzieś, pełno ludzi i tak dalej. Gra w piłkę. Nie? Ja nie chciałbym, żeby brzmiało, że na lekcji, że tak powiem, mam dbać o dobrostan, a nie ale na przerwie. Ale mówiliśmy o tym, że musimy wszędzie też zrozumieć, że każdy ma trochę inne poczucie tego dobrostanu. I trochę właśnie jest tak, że ponieważ te interesy się rozmijają, to mając dużą grupę klasową, 25 osób, ciężko jest to zrobić. A potem mamy sukcesy często małych klas, na przykład w szkołach wiejskich, gdzie mamy 8-10 osób w klasie i trochę łatwiej nawet dostosować masz siebie. Mniejszy tłum do ogarnięcia. No, dokładnie. Jest mniej tych wszystkich interakcji, jak, które zachodzą jak pomiędzy właśnie, ludźmi. Dokładnie. Jak ministerstwo mówi, że chce dbać o dobrostan młodych ludzi, a my mówimy o tym, zresztą wiemy dobrze, że będzie zmniejszała się ilość dzieciaków w szkołach, a kryzysy, nadal... Kryzysy i tak dalej. Dokładnie. Kryzys demograficzny. A nadal ilość dzieciaków w klasie się nie opłaca się na przykład samorządom zmniejszać, tylko właśnie trzymają się tych 25, bo wiedzą, że wtedy obetną etaty nauczycielom, to tak naprawdę to gadanie o dobrostanie jest o kant D, za przeproszeniem, rozbić, bo gdyby właśnie taką prostą decyzją, że dzielą na 15-osobowe zespoły na przykład, ale nie do końca, bo powiedzmy to tak, z jednej strony mówi się, że szkoła uczy, ale ma też tą całą funkcję wychowawczą. Różne są środowiska też dzieciaków domowych. One muszą gdzieś zobaczyć jakieś wzorce, trzeba im pewne rzeczy pokazać po prostu. No po prostu, tak? Jak on ma się zachować? Czy on ma reagować agresją? No tak, ale na agresję, ale 15, bo tak 10... reaguje w domu na przykład, bo są takie wypadki, w domu jest jakaś przemoc w rodzinie, tak? Przychodzi do szkoły i jak coś mu nie pasuje, on sam często nie wie co. On nie wie, że ma się wyciszyć. Przychodzi i zaczyna na przykład... Wiesz, tak, no bo nie mamy tej kultury, jakieś cuda nie widzę, tak dalej. Tysiące innych rozpraszaczy. Bodźców. Mhm. No i ja uważam, że powinno to być w ten sposób, że to my jako nauczyciele też powinniśmy sobie zdawać sprawę właśnie z tego, czym jest ten dobrostan, co to jest dobrostan. No. I też normalnie są lekcje wychowawcze, są jakieś też nieformalne, przecież dzieciaki podbiegają, mówisz biblioteka, są jakieś grupy projektowe, tak dalej. Cały czas powinniśmy brać to pod uwagę. I to, co dla mnie osobiście jest najważniejsze, i ja na przykład u siebie na lekcjach, jak z dzieciakami jestem, to, co już powiedziałem, pomyślenie na ten temat, dlaczego ktoś zareagował tak, a nie inaczej, czyli takie, wiesz, wejście w czyjeś buty. Masz ucznia, on dzisiaj zareagował tak. Jutro jest sytuacja dla ciebie bardzo podobna. I teraz pytanie, czy ja zakładam, że on znowu zareaguje dokładnie w ten sam sposób, czy zastanowi się, co się wydarzyło, albo jak mu pomóc, czyli tak naprawdę zadbanie o to, żeby, no, o dobrostan, tak? O to, żeby on się dobrze czuł, żeby się czuł bezpiecznie, żeby mógł odciąć się od kogoś, jeżeli potrzebuje tego wyciszenia, albo wręcz, żeby mógł być z kimś, jeżeli na przykład, nie wiem, z jakąś grupą rówieśniczą, jeżeli mu tego brakuje. A czy da się też na przykład, często tak jest, twoim zdaniem określić, kto ma ważniejszą rolę w budowaniu tego szkolnego dobrostanu? Czy to jest na przykład dyrektor jest najważniejszy, czy może wychowawca klasy, czy ja jako nauczyciel chemii, do którego przychodzą co chwilę nowi uczniowie, czy ktoś jest ważniejszy w tej idei budowania szkolnego dobrostanu, to czy jednak... inaczej, to znaczy ważniejszy to może nie jest dobre słowo, bo tu idziemy albo sobie w takiej pewnej, nie, sprawczość, o, bo z kolei dyrektor to
mógłby pomyśleć o tym, żeby stworzyć dobrą atmosferę w pracy, żebyś ty jako nauczyciel się dobrze czuł w pracy. Coraz więcej też parokrotnie już byliśmy w różnych miejscach i słyszeliśmy o tym. Tak, tu jest ekspres, tak, jest. Tamten pokój już nie wygląda, tak, wiesz, jest. Kwadratowe stoliki, krzesła, tak, tylko jest. Są jakieś fotele, jest jakieś miejsce takie, że ty też możesz odpocząć. Bo czasami masz po prostu zły dzień, tak? Ja, Adam Perzyński i jego właśnie miejsce, gdzie może jest hamakownia, są fotele do masażu. W szkole SP27 w Gdańsku. Tylman też się dzieje kolorowo. Tak, Kuba Tylman, różne... więc to widać czasami w mediach społecznościowych, że są dyrektorzy zaradni. Ba. Jeszcze ta, jak ona? Jezus, przepraszam, wyleciało mi nazwisko. Tak zadbałem o swój dobrostan, że zapomniałem o Marzenie... Kędrze. Marzena Kędra. Pozdrawiamy, tak, szkoła Kogito w Poznaniu. Tak. I pewnie wiele innych przykładów, jak znacie, to napiszcie tutaj pod spodem, bo my możemy nie znać wszystkich. Zwłaszcza, że my dbamy o swój dobrostan w tej chwili. Bardzo dbamy o swój dobrostan, będąc tutaj dookoła. Tam coś pływa. Zobacz to, tam coś, tylko co to jest? Nie wiem, co to jest. Tam coś ale to nie jest człowiek. To jest jakieś zwierzę. To jakieś ładne zwierzę, które to kółko za tą skałą. Ja nie widzę z tej odległości już. Podejdźmy. Dobrze, to my będziemy teraz oglądali, co tam pływa. Tak. Zobaczcie sobie zresztą. Dokładnie. Popatrzcie, poprosimy operatora o zbliżenie, że coś tam sobie pływa. I pójdziemy na część trzecią. Poczekaj, ale nie padła odpowiedź na pytanie. Chcesz już skończyć? Ja już też powoli, bo jednak spacer mnie męczy, już mam swoje lata. Ale prawda jest taka, że nie odpowiedzieliśmy. Spytałeś o tego dyrektora nauczycieli, czy on jest ważniejszy, czy nie. No, to stopniowo. Nie ma ważniejszych. Nauczyciel, uczeń, sprzątaczka, pani z biblioteki, rodzic, dyrektor. Ale jest pewna sprawczość. Dyrektor dba o nauczyciela. No. Jak dyrektor dba o nauczyciela i widzi to, że czuje się zaopiekowany, to on się też inaczej opiekuje uczniami. Ja uważam, że w tym wszystkim trzeba być po prostu człowiekiem, wiesz? Uważnym. Spojrzeć na kogoś i czasami odpuścić. Nawet jak ma się zły dzień, tak, odpuścić, no. A wręcz czasami powiedzieć przepraszam. Nie wiem, czy ty to kiedyś stosowałeś, ale ja już przepraszałem ucznia też przepraszałem. Na lekcjach. Przepraszałem, nie widzę w tym nic złego. I to jest ważne. I wydaje mi się, że właśnie tu powinniśmy postawić kropkę i potem powiedzieć sobie właśnie, czym dla nas jest dobrostan. Dokładnie tak. Także zapraszam Was na ostatnią część, gdzie będziemy rozmawiali sobie o tym, jak my dbamy o swój własny dobrostan. I postaramy Wam się pokazać, jak wygląda zachód słońca, bo to też jest ważne. Chodźcie. Jesteśmy na wakacjach. Została nam część trzecia, którą nagrywamy ciutkę wcześniej, ale pokażemy Wam, zresztą Dawid za chwilę pokaże, jak pięknie zachodzi słońce. Na razie... O tym... No mów. O czym? O tym, czym dla nas jest... Jak dbamy o swój dobrostan. Tak. Czym dla nas jest dobrostan. To czym już jest. Tak, jak ale dbać w sensie, o że... W sensie, że czym dla nas jest dobrostan, czyli jak dbamy o ten dobrostan. Powiem to w ten sposób, zdradzając swoją wielką tajemnicę, że... Tak, uwaga. Ja to traktuję, cały dobrostan, to dbanie o ten dobrostan, bo to trzeba dbać, uważam, i mimo wszystko trzeba... No, samo się nie zrobi, jak to się mówi, tak? Nad tym też trzeba pracować, to też trzeba robić. I kiedyś z Ewą, właśnie z moją małżonką kochaną, rozmawiając na różne tematy, goniąc króliczka od wypłaty do wypłaty, od rachunku do rachunku, od zadania do kolejnego zadania, wymyśliliśmy sobie taką teorię, którą ty zresztą też znasz. Myśmy sobie wyznaczyli 3 takie kubeczki z wodą. Linia prosta, odcięcie, w każdym kubeczku jest tyle samo wody. Jeden to jest praca, drugi to jest rodzina, wbrew pozorom, a trzeci to jest właśnie jakaś taka troszeczkę samotność, dbanie o samego siebie. I teraz kwestia jest taka, to chyba tak jest w ogóle najłatwiej wytłumaczyć, że jeżeli w którymś z tych kubeczków ubywa, to ubywa dlatego, że w którymś z kubeczków przybywa, tak jakbyś przelewał. Jeśli przyleję całą wodę do kubeczka z pracą, no to nie mam czasu ani dla rodziny, nie mam czasu dla siebie, nie mam czasu na odpoczynek, na nic. I wtedy, co się dzieje? Zaczynają się kłopoty, zaczynają się różne dziwne rzeczy. W związku z powyższym, co jakiś czas powinniśmy się zatrzymać. I jak się zatrzymamy, to sprawdzić, ile w którym kubeczku jest wody. Proszę bardzo, pamiętajcie, żeby się nawadniać na wakacjach. I sobie właśnie dolewać. Jeżeli za dużo pracuję, powinienem zwolnić. Jeżeli za mało czasu poświęcam rodzinie, powinienem go poświęcić trochę więcej. I tym właśnie chyba dla mnie jest dobrostan. Tylko, że też nie będę ukrywał, że nauczyłem się tego
uczę się tego przez całe długie lata. Często mi się zdarza i chyba właśnie do tego kubeczka z pracą wlewać najwięcej. No i niestety kosztem chyba rodziny i odpoczynku, czyli tego odpoczynek jest na końcu. Zawsze mówimy, nie mam czasu odpocząć, nie mam czasu wyjechać. Potem jest, nie mam pieniędzy, żeby wyjechać. Potem nie mam zdrowia, tak, żeby wyjechać. A potem nagle jeden z kubeczków odpada i na przykład już mam tylko kubeczek praca, odpoczynek, bo nie mam rodziny, bo nie zadbałem o to. Tak u mnie to wygląda. A twoje kubeczki? Czy jeszcze jesz loda i się nie chcesz odzywać? Tak, jak zjem, to powiem. Skończyłeś jeść loda. Właśnie nawet wytarłem tak, się. Tak, zmieniliśmy miejscówkę. Dla jak państwa. Widzicie, piękne słońce. To słońce zachodzi bardzo szybko. Podobno jeden z najpiękniejszych zachodów słońca. To też jest właśnie element naszego dobrostanu, dbania o dobrostan. Pochwal się teraz ty. Metoda dbania o dobrostan Dawida Łasińskiego polega na tym, że po pierwsze trzeba zauważyć, kiedy człowiek się zajeżdża, a dla mnie to jest bardzo trudne. Zajeżdżam się w pracy, bo chcę być skuteczny. Widzisz to, kiedy się zajeżdżasz? Nie, znaczy, wiesz co, widzę wtedy, kiedy czuję się już źle ze sobą. Widzę, że już nie czyli stykają, już że się przelewa i tak dalej. Nie, jeszcze jestem w stanie poprzelewać. Nie, jeszcze chyba nigdy nie było aż tak za późno, że było to nie do dowiezienia. Nie wylądowałem w szpitalu jeszcze nigdy ze względu na to, że się tak, zajeżdżałem. Ja już wylądowałem, bo się zajechałem. Więc to jest ta obserwacja samego siebie, ale też coś, co jest cholernie trudne, to jest to zrozumienie, że człowiek nie wartościuje się tylko przez pracę, jaką wykonuje, a ja myślę, że ja mam wrażenie, że zostałem tak wychowany, że muszę udowodnić innym wartość swoją, pracą, jaką wykonuję, a to nie jest najważniejszy element dobrostanu, bo trzeba sobie przypomnieć, że tam stoi mój starszy syn, który potrzebuje czasami taty, tak teraz się ładnie uśmiecha, jest tam gdzieś młodszy syn, jest właśnie żona, więc to, co ty powiedziałeś, mając starsze córki i trochę większe doświadczenie, że cały czas ta świadomość, że jeżeli macie, bo nie każdy z nas ma rodzinę, ale taką kotwicę, do której warto wrócić, bo jeżeli widzimy, że oddalamy się od kotwicy, czyli od portu, do którego zawsze warto wracać, to w pewnym momencie może się to wszystko zerwać, ten łańcuch i odpływasz. I ta uważność na to, kiedy dzieje się źle, to jest istota. I teraz uwaga, w dbaniu o dobrostan też ważni są ludzie, którzy pomagają wam o niego dbać. Tak. Bo w sytuacji, w której angażujesz się w działania dla ogółu, dla innych i oni z tego czerpią, ale nie podpowiedzą ci, że wiesz co, ale tam są ważne rzeczy, o których nie zapominaj, tylko oni będą chcieli cię przeciągać, żeby ta kotwica i ten łańcuch się bardziej zrywał, może się okazać, że w pewnym momencie nie będzie powrotu do portu. I wyjazd na wakacje na przykład, ustalenie tego, że możemy jechać teraz, możemy jechać w przyszłości, to nie jest tak, że wyjazd na wakacje był czymś, co my sobie zaplanowaliśmy 5 lat temu, tylko ustaliliśmy, że zapracowaliśmy na to i teraz trzeba sobie oddać z życia, czyli wypłacić to, bo w pewnym momencie człowiek sobie zdaje sprawę, że jak nie zrobi tego teraz, póki jest młody, dobra, był młody, ale siwy. Tak, daje radę jeszcze, wiesz, wyjechać, wstać, nie boi się rzeczy, to potem może się okazać, że w pewnym momencie za tą gonitwą odkładania, remontowania mieszkań, nie wiem czego jeszcze, może się okazać, że w pewnym momencie zabraknie czasu na życie i szukania nowego samochodu, na przykład, dokładnie, udowodnić koledze, koleżance, że tak. Właśnie, że kupuję sobie więcej i mogę. Myślę, że bycie i też ta uważność taka, że właśnie siadamy sobie teraz na zachodzie słońca i co ciekawe, nie, bo my mówimy teraz, że uważność, a nagrywamy dla was podcast, ale to też jest dla nas pamiątka. Tak, ale a propos tego, mamy czas dla siebie, jesteśmy technologiczni, ale dla nas to też jest uwiecznienie pewnej chwili. A z drugiej strony, to jest też ważna rzecz, wydaje mi się, ten urlop trwa jakiś tam czas. Ja już nie będę się powoływał na jakichś mitycznych amerykańskich naukowców, ale to nie jest tak, że wyjadę na 3 dni i odpocznę, tylko dopiero po tych 3, 4, 5, 6, tak chyba po tygodniu według badań naukowych, po tygodniu zaczynamy odpoczywać, regenerować się. I powiem w ten sposób, jak był 7 dzień naszego odpoczynku, właśnie tu gdzieś na tej trasie, puściło we mnie wszystko i to ładnie ty żeś powiedział, że jesteś już na tyle wypoczęty, czyli już naładowane te akumulatory, że zaczyna się włączać coś kreatywnego i wtedy można coś wymyślić, zrobić, zaplanować na przyszłość, nacieszyć się właśnie rodziną, nacieszyć się tym, co się robi, nacieszyć się swoją pracą. Ja ze swojej strony powiem jedną rzecz jeszcze, z racji tego mój młodszy kolego, że jestem starszy, tak. Jak żeś mi to wypomniał pięknie, że bardzo ważne jest z mojego punktu widzenia to, żeby mieć wokół siebie przyjaciół. Chociaż czasami też działamy sobie na nerwy, uwierzcie. Czasami też rzucamy słuchawką, ale to z kolei moja siostra kiedyś powiedziała,
udało jej się, że warto kolekcjonować dobre chwile, o tych dobrych chwilach pamiętać, więc to co złego, to nie my. I warto czasami przymknąć oko. Ja mam taką jeszcze metodę a propos tego dobrostanu, że czasami po prostu wchodzę do szkoły czy wchodzę do domu i mówię, słuchajcie, jestem zmęczony, jestem zły, dajcie mi święty spokój, dajcie mi czas dla siebie. Nie wiem, czy ty tak robisz. Chyba to jest też czasami odżywcze. A dla mnie to jest trudne. Znaczy trudno jest powiedzieć tak, po prostu. Tak, bo człowiek drugiej osobie trudno jest zrozumieć, bo to obowiązuje sam siebie, wszystkich. Bo ja to widzę, że na przykład jestem wściekły na coś, ale jest mi wstyd przyznać, że jestem wściekły na siebie albo na sytuację. Chłopaki nie płaczą, tak? No, ale to i tak wtedy na wszystkich oddziałuje, więc rzeczywiście czasami lepiej uczciwie powiedzieć dzisiaj zejdźcie mi z drogi, bo jestem zły na coś, nie? Tak, dajcie mi dzień dla siebie. Ja myślę, że słuchajcie, bo zakładam, że jesteście nauczycielami, to pamiętajcie też, żeby pracę zostawiać za sobą, że to jest bardzo trudne w naszym zawodzie, bo nie stoimy przy taśmie i nie zamykamy biura o godzinie 16, tylko bierzemy te wszystkie czasami problemy, obciążenia. Jesteśmy 24 na dobę, tak, wbrew pozorom nauczycielami zawsze tak, myślimy o szkole. Nauczyciel to zrozumie, że musi się przygotować, ma te wyzwania, ma uczniów i myśli o tym wszystkim, ale dla własnego dobra trzeba powiedzieć sobie, że już nie jestem w pracy i szkoła i tak przetrwa bez nas. Taka jest prawda, słuchajcie, możemy się naprawdę być siłaczkami, a i tak system sobie świetnie poradzi bez nas, ale jak będziemy zmęczeni, sfrustrowani, to będziemy o czymś innym. Źli. My będziemy na siebie, na uczniów i to na pewno źle oddziałuje, więc czasami warto sobie po prostu powiedzieć, dzisiaj się nie przejmuję szkołą, zjeść coś dobrego. Jak nie możecie wyjechać na wakacje, bo tak też się zdarza, to po prostu zadbajcie o to, co lubicie robić. Wyjdźcie do kina, nie liczcie czasami tych złotówek. Poszydełkujcie, poszyjcie. Tak, zjedzcie sobie, znajdźcie sobie kumpli, wyjdźcie na piwo, na miasto, zadzwońcie pogadajcie. Do dawno nie do jakiegoś kumpla, kogoś, do kogo dawno żeście nie dzwonili. Odpalcie grę, jak lubicie grać w gry komputerowe, sobie zadzwońcie zagrajcie. Do swoich rodziców, pogadajcie z nimi, powiedzcie, kocham was. No. Tak, póki jeszcze możecie, póki jeszcze macie czas. Tak, kolekcjonujcie dobre chwile, to jest chyba też dobre. I to, co Maciej powiedziałeś, że wtedy właśnie o nich pamiętać. Ta uważność na dobro jest kluczem do dobrostanu. Tak. A jak już jest kaplica, to wyciągajcie z tego swojego ogródka te dobre chwile, wyciągajcie te dobre wspomnienia, zapominajcie o tych złych. Naprawdę, bo nie warto. To, co było, to już nie wróci. Nie ma sensu żałować, nie ma sensu roztrząsać tego właśnie, a co by było, gdyby. Już nie było, już się nie wróci. Ale pomyślcie o tym, co było dobre, o tym, co było fajne. Nie bójcie się prosić o pomoc. Tak. Jak czujecie, że potrzebujecie, to mówicie wprost, bo potem się okazuje, że człowiek mówi, że sobie z czymś poradzi sam, a potem nagle się okazuje, że popada w depresję. Skomentujcie, napiszcie napiszcie gdzieś tutaj, gdzie słuchacie, oglądacie. I popatrzcie na ten cudowny zachód słońca za nami. Ja tak patrzę na zegarek, dlatego że cały zachód słońca trwa około minuty. A słońce powinno już zaszło? Zajść już za minutę, już zaszło nawet. Już zaszło, pięknie, to zagadaliśmy, już nie ma więc go, już dawno spadło, temu. A my się po prostu z wami żegnamy. Było bardzo miło z tej w tym strony. Odcinku. Redaktor Danieluk. Redaktor Łasiński. Rozmawialiśmy o. Nasz operator Seweryn Łasiński. I tak rozmawialiśmy jest. O dobrostanie. Przy czym zaznaczamy, że nie jesteśmy ekspertami, profesjonalistami. To były nasze opinie. Mogliśmy popełnić błędy w tym, co mówimy. Więc nie bierzcie tego jako encyklopedyczną wiedzę, błagam was. I nie wypominajcie nam jakichś błędów, bo my tak rozumiemy dobrostan. My rozumiemy problemy związane z nim. I dzięki temu robimy to, co robimy dalej. A są eksperci, którzy wam w tym pomogą. Znajdziecie ich w internecie, obserwujcie ich, oni się dzielą radami i jeżeli potrzebujecie czerpać od innych energię, to poszukajcie ekspertów od dobrostanu. I powiedzcie nam, jak wy to robicie, bo my też cały czas szukamy sposobów na to, właśnie. Żeby gdzieś osiągnąć ten balans pomiędzy... Wrzucę tu na końcu w cięciu takie piękne zdjęcie Dawida i tym skończymy. Trzymajcie się, cześć. Ready. 3, 2, 1, tar. No to co, nagrywamy? Okej, o edukacji. Na poważnie? Nie, no co ty, po naszemu. Dawid Łasiński, Maciej Danieluk, Radio Belfer.